Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na haul. Mega dawno u mnie haulu bodajże nie było. Nie będzie to jakiś super duży haul, bo to będą po prostu te rzeczy, które kupiłam jakby tutaj odkąd wróciłam. Tego nie jest dużo, natomiast bardzo się cieszę z niektórych rzeczy i strasznie chcę się z Wami podzielić nimi już teraz. Także nie przedłużając, zaczynajmy. Zacznę może od tych, co. Te najlepsze zostawię na koniec. Także na pierwszy ogień idzie krem do rąk Palmersa. Kokosowy, pachnie zarąbiście. Mega kokosik, uwielbiam zapach kokosa, ale o tym wiecie. Bez parabenów, z witaminą E do skóry. Słuchaj, on jest skoncentrowany, także super. Bo tu zawsze się coś ręce zamoczy, tu żeby coś pozmywać na szybko, tu żeby coś i ręce strasznie się wysuszałam. Także taki kremik i on był na promocji, go kupiłam w sumie jakieś 15 minut temu, może 20. I przepraszam za szelesty, ale może tu się bawi. I co? Aha, i on był przeceniony tam z funta coś na chyba 83 albo 87 pi. Następnie są szampony. Szampony VO5, VO5, zwał jak zwał, wiemy o co chodzi. One były na promocji Buy One One Get Free i za 3,99 były te obydwa. One są po pół litra każdy. Ja aktualnie używam tego i on jest dla suchych włosów. A ten jest dla zniszczonych włosów. No cóż, użyłam go na razie raz, także nic na razie nie mogę się wypowiadać, natomiast moje włosy były po nim naprawdę mięciutkie. Także no mówię wam, raz go użyłam póki co. Także zobaczymy, na pewno się pojawi albo w ulubieńcach, raczej w ulubieńcach niż w jakichś bublach, bo póki co jestem z niego mega, mega zadowolona. Następnie kupiłam sobie odżywkę. Też tej samej firmy. Jak wiecie, no mam i jestem z niej mega zadowolona. Tej jeszcze nie otwierałam, bo jedną jeszcze kończę. No i to jest też dla suchych włosów. To jest mniejsza 250 ml i ona też kosztowała chyba też na promocji funta czy 2 funty. Także wzięłam i mam sobie taki komplet z tej firmy. Także zobaczymy, jak moje włosy potem będą wyglądać po jakimś czasie. Kolejną rzeczą jest pasta do zębów. Zawsze, jak wiecie, używałam Sensodyny, ale stwierdziliśmy z narzeczonym, że chcemy jakieś zmiany, ciągle ta Sensodyna. No i kupiliśmy Oral-B, to jest chyba ta, którą reklamuje Rihanna. Zobaczymy, czy będę miała białe zęby. 3D White Lux, zdrowy połysk. No zobaczymy, póki co jeszcze nie otwierałam, bo kończymy właśnie poprzednią. Także na dniach ona zostanie otwarta i po jakimś czasie jej stosowania wam powiem, czy ona faktycznie jest wybielająca, czy coś. I ona kosztowała coś około chyba 4 funtów, coś o ile dobrze kojarzę. Kolejną rzeczą są kolanówki. Kolanówki firmy nie wiem jakiej. Number 7, tak? Tu jest zaklejstrowane. Ogólnie wracam sobie z Tesco, patrzę, do Jumpexu przyjechała dostawa. Zły asy wejdę, a co tam? No i patrzę, i po 50 pi one były. Są fabrycznie. Wziąłem je właśnie tylko dlatego, że są fabrycznie zamknięte. Tutaj one nic nie były otwierane. Tu są zlepione, także mówię, a co tam? Teraz je przy was rozrywam. I są to kolanóweczki w takim jasnym kolorze. Ja to je, chociaż w sumie się ciągną, może starczą mi trochę na nadkolano. I one mają przez środek taki wzorek. O, mam nadzieję, że zobaczycie. I są, bo widzę tutaj koloru taki jest nijaki. One są, wam powiem, taki coś, ale taki szary, brudny, o, taki brudny, sprany fiolet. O, taki bardzo jaśniutki, bardzo przyjemny dotyku. Także to i teraz to, z czego najbardziej się cieszę. Są to pędzle Barbary Daily. Daily, nie wiem, jak to się czyta. Zaraz będzie, że mieszkam to na drogę w Glasgow i czytać nie umiem. Sorry, nie umiem czytać jej nazwiska. Także tak, ogólnie byłam
przedwczoraj w Tesco, tak? Pisałam wam na blogu o tych pętrach, w tym zestawie konkretnie, że był przeceniony tam niecałe 15 funtów na niecałe 4 funty, więc jest deal, ja się kiedyś na nie czaiłam. Mówię, o, w sumie tutaj z 5 pętli to 15 funtów wychodzi naprawdę taniocha. I tu patrzę, jest promo, no to się rzuciłam po prostu. Tak, jak jeszcze nie używałam, bo stwierdziłam, że chcę wam je pokazać po prostu czyste. Także one są tutaj przymocowane takim czymś. I teraz tak, co mnie ujęło, to to, że mają one pokrowiec, jest dołączony, światło mnie wkurza, jakoś też. Jest tutaj jest akurat 3-5 przegródek na te pętle, które są w zestawie, zamykane na magnesik, jeszcze śmierdzi nowością, wam powiem. Że są zamykane fajnie tu na magnes. Nie są jakoś super mocne, ale jest. No i pędzelki. I może zacznę od tego największego. I to jest pędzel do pudru z właśnie naturalnego. Jest mega, mega przyjemny. Po prostu... No, aż mi słów braknie. Także póki co jest super. Mówiłam wam, ja jeszcze ich nie używałam. Trochę je poużywam. I wam zrobię jakąś recenzję na ich temat, ale to no muszę ich dobrze poużywać. Są mega miłe, rączkę mają stabilną, mocną, porządną. To jest oczywiście znaczek firmowy, tak? Także taki pętelek z naturalnego włosia. Następnie jest pędzelek do podkładu języczkowy, płaski, z włosia sztucznego, też jest miły. Powiem wam, ja nie jestem przekonana co do takich pędzli, no ale co, zobaczymy, Anusz się zakocham, Anusz to będzie miłość od pierwszego użycia. I zobaczmy. I potem są trzy pędzelki. Jeden to jest pędzelek do cieni, też z włosia naturalnego, płaski języczkowy, taki dość większy. Kolejny to jest do ust i napisali, że on może również być do korektora, co no niestety nie wydaje mi się, ponieważ to jest włosie też naturalne. Jest to prawda mocno zbite, no ale do korektora naturalne właśnie nie bardzo, bo wchłonie mi za dużo produktu. Do korektora powinno być syntetyczne włosie, także no do ust zobaczymy, bo ja tą szczoteczką to chyba majtała cały dzień te usta, żeby je wymalować. No tak, zobaczymy, a nóż się sprawdzi do tego korektora, nie mówię nie. No ale zobaczymy, wszystko się okaże, wyjdzie w praniu. No i ostatnim pędzelkiem zestawu jest grzebień i szczota do brwi. To jest szczota, słuchajcie, widać, że to jest po prostu porządnie wykonane. Tutaj te włosie jest sztywne, naprawdę sztywne, super nam wyczesze. Tutaj te ząbki nie są aż tak mocno ostre, także raczej sobie oka tym nie wydubię, chociaż ja tak zwykle rzęs nie przeczesuję, bardziej tym przeczesuję sobie brwi, jak je depiluję. Także te i teraz dzisiaj poleciałam po kolejne pędzle. Patrzę tylko, czy tylko te właśnie kupiłam. I teraz ostatnie cztery pędzelki. Jakie kupiłam, myślałam, że kupiłam ich więcej, ale nie. Tak wiecie, zaćmę miałam chwilowo. One jeszcze nie otwarte, jak mówię, dzisiaj kupowałam. I jeden to jest pędzel do cieni, go może nie będę odpakowywała, bo to jest ten sam, który widzieliście tu. Chciałam kupić więcej tych do cieni, bo one były przecenione chyba z 4,20 na funt 0,5. Ale w sumie stwierdziłam, że mam jeszcze inne pędzle do cieni, także nie ma co szaleć. Tutaj mam dwa, jeszcze mam tutaj jeden przy sobie, co z Polski przywozłam w Polsce, jeszcze mam ze 3 albo 4, które do mnie przyjdą. Także stwierdziłam, że ok. Następnie kupiłam sobie dwa pędzle do różu. I czemu dwa? Bo stwierdziłam, iż Anusz się będzie tym pędzlem nakładało i dobrze róż, i dobrze bronzer. No to nie będę oczywiście jednym robiła i tego, bo to tak miałem bardzo. Także mówię, kupię sobie dwa. Zawsze na przykład nie wiem, czy będę miała ochotę na delikatniejszy róż, a wcześniej maczałam w ciemnym różu, to przynajmniej będzie to bez problemu. Pędzli nigdy dość. Teraz mam fazę, już nie kupuję kosmetyków, w sensie kolorówki, bo ogólnie tonę w tym, więc stwierdziłam, że postawię na pędzle. I teraz mam właśnie taką fazę i pewnie... Ogólnie ta promocja, słuchajcie, trwa do 23 lutego na te pędzle.
w Tesco tu w Szkocji, także jeżeli macie gdzieś Tesco, to pójdźcie, zobaczcie, bo warto, bo wydaje mi się, że to raczej w każdym Tesco będzie taka promocja. Do 23 ona trwa, także mi się wydaje, że do tego czasu ja jeszcze zdążę iść do Tesco, więc ewentualnie sobie jakiś pędzel dokupię, ale tak wiecie, niechcący przypadkowo, nie? Słuchajcie, nie mogę wyciągnąć, nie chcę do mnie wyjść, słuchajcie, o. Jest to pędzel z włościa też naturalnego. Skośnie ścięty. A nie tu. Ojej, jak miło. Także taki pędzel do różu. Jak mówię, może mi się też fajnie sprawdzi do bronzera, dlatego zakupiłam ich dwa. I ostatni pędzel jest to kabuki. Słuchajcie, marzą mi się kabuki. Takie zawsze czaiłam i w końcu mam. On też jest z włościa naturalnego. Jest taki mały, taki, no, no taki fajny, tak akurat tutaj sobie, o, czy tu. No jest mega miły. Jest po prostu przytulaśny. Takie małe cudo, takie warto mieć. I dlatego tu jest coś dołączone, nie wiem, czy pokrowie. O, i do tego jest pojemniczek zapinany, tak? Słuchajcie, wiecie, z czym mi się to kojarzy? Mi się to kojarzy z tym, jak kiedyś były takie do pomadek, też takie właśnie na zatrzask i tu było lusterko, pamiętam, miałam takie. O. Także super, słuchajcie, mogę sobie wrzucić do torebki i wiem, że nic mi się z tym pędzlem nie stanie. Także super sprawa, słuchajcie. No, także kochani, jestem najbardziej zadowolona z tych pędzli. Po prostu czuję, że zaspokoiłam taki swój głód. Nie wiem, czy wy też tak macie, jak wiecie, robicie zakupy i potem tak was. W ogóle mnie tak dusiły te pędzle, słuchajcie, jak ja je przedwczoraj kupiłam najpierw ten zestaw. Mnie aż do dzisiaj te pędzle dusiły, w końcu dzisiaj mówię, nie no, idę po te pędzle. Nasz syn też mówi, idź, kup sobie je. Także jak mogłam go nie posłuchać, słuchajcie. Także najbardziej się, słuchajcie, cieszę właśnie z tych pędzli. Największą radość mi sprawiły. Dajcie znać, bo czy może miałyście tej firmy, to jest Barbara Daily, jak na moje. Czy miałyście od tej pani, od tej babki pędzle tej firmy? Bo jak jeszcze nie miałam, jestem ciekawa, jeżeli testowałyście je już, to dajcie mi znać, czy są fajne, czy po prostu wtopiłam, ale są mega miłe i wydaje mi się, że będą super ekstra i będą ze mną forever. No także dobra, kochani, także to by było na tyle. To był cały mój haul. Jak mówiłam, nie dużo rzeczy, najbardziej się cieszę z tych pędzli. Dajcie znać, czy je mieliście, jak już mówiłam i co. I zapraszam was do oglądania kolejnych filmików i do zobaczenia. Pa, pa!